moim zadaniem jest przedstawianie jego uczestników, a także tej najważniejszej grupy, która tutaj zasiada, czyli naszej loży dam. To one decydują o tym, kto walczył najbardziej honorowo. To one decydują o tym, kto najmężniej stawał na tym polu turniejowym. One również będą rozdawać w tym turnieju swoje fawory, swoje nagrody, szarfy, którymi będą wyrażały swoje uznanie albo nadzieje odnośnie poszczególnych uczestników. Słowo dam dla wszystkich uczestników powinno być prawem, jeżeli damy zdecydują, że ktoś ma zostać ich czempionem i ma ich imię reprezentować, no to ze zdwojoną siłą powinni w takiej sytuacji walczyć. W loży dam zasiadają wielce szanowna pani Michalina z Fredelande Herbuk-Rzymała. Szacowna pani Sylwia Wojnicz Herbu-Nałęcz. Ze Stolicy Śląska, z Wrocławia, pani Jagoda Herbu-Odrowąż. Pani Anna z Warszawy, Herbu-Sulima. Również ze Śląska, z Gliwic, pani Beate von Kotuli. Oraz z przepięknej ziemi kaszubskiej, pani Adrianna. Tym, co działo się tutaj wczoraj, pogoda o niebo lepsza, sprzyja uczestnikom, zbroje nie będą w deszczu rdzewiały. Mogą się już szykować, panowie, Cortez Żywca, niech wystąpi przed lożę, odda damom honory, oraz pan Żawel z Bytomia. W tych chwilach lubi bieganie po porannej rosie i zajadanie twarożku ze szczypiorkiem. To Janusz, zwycięzca, niepokonany w 48 walkach tylko w tym tygodniu. Jego czarna zbroja kryje jego złote serce i bladą skórę, bo rzadko z niej wychodzi. Teraz zaprezentuję wam sztukę władania najstraszliwszym orężem, jakiego kiedykolwiek posiadł w ręce. A nie, to nie jest mojej produkcji, nie, to przepraszam, nie. Panowie, czyście gotowi? Jak widzimy, obaj przeciwnicy w przyciemnianych, czernionych zbrojach. Różnią ich barwy herbowe. Pan Żamel z Bytomia w czarno-błękitnej jace. Pan Cortez z Żywca w czerwieni. Za pasem pana Corteza z Żywca widzimy owiewa szarpa, na której wyhaftowano imię Adrianna, zapewne imię ukochanej. Razy padają jeden za drugim, sędziowie zliczają każde trafienie. W ramionach jeszcze dużo siły, to dopiero pierwsza walka tego turnieju. I zwycięzcą jest pan Żamel z Lublina, przepraszam, z Bytomia. Wynikiem 11-8. Do walki.
zachowują się. Pan Piotr Zielcza. I pan Łukasz Gawlik z Bydomia. Walka! Doping, proszę państwa, doping! Jak ktoś nie wie, jak się nazywają, to może być to. To właśnie po herbach się ich rozpoznaje. Hełmy zamknięte, twarzy nie widać, więc barwy herbowe nam rozróżniają uczestników. Przepiękne trafienie na hełm. Brawo, czerwony! Jeszcze raz! Ciosy padają za maszystę. Panowie nie oszczędzają się. Wiedzą, że czujny wzrok dam wszystko obserwuje i ocenia. Nie ma miejsca dla słabe uszy i kurzy. Kupowałem bilety wstępu i zostawiłem u recepcjonisty. Pewnie dlatego, że zęby usuwa przeciwnikom. Rycerz z Bytomia w jace niebiesko-czarnej. Rycerz z Wielcza w jace zielonej. Z tyłu pod jego hełmem widzimy tarczkę herbową. Zdawa. Widzimy herb na piersi. Srebrna lilia w czerwonym polu. Jeden z najstarszych, najbardziej szacownych herbów polskich. Natomiast szranki turniejowe obchodzą już Giermkowie. Szacownego pana herbu Wróbel. Ten kłania się damom. Walka! Do kolejnej walki szykują się Tomasz Kuliński i Tymoteusz Opaliński. Poszły nie tylko.
regulamin dopuszcza kopnięcia. Wsparcie za pasy. Miejcie, szanowni goście, na względzie, że upał będzie się naszym uczestnikom turnieju dawał coraz bardziej we znaki, bo już od samego noszenia 20 kg żelast ma na sobie. Człowiek się... I goście, mamy pierwszy remis. Tej walki czeka nas dogrywka. 30 sekund bezlitosnego okładania się. W tej chwili wynik zatrzymany na 11-11. Panowie, jeszcze pół minuty. Walka! Starają się jak najlepiej te 30 sekund wykorzystać. Widzimy, że srogie ciosy padają do dwóch stron. Poluzowana osłona hełmu. W takiej sytuacji przerywamy walkę. Walka będzie również przerwana w sytuacji, kiedy jeden z uczestników straci jakiś element opancerzenia. Lub gdy upuści broń. Jak się okazuje, maleńki wróbelek na tarczy herbowej okazał się waleczny niczym orzeł. Jest zwycięzca. Wychodzą pan Tomasz Herbu Pokora i pan Tyłoteusz Opaliński. Panowie oddają honory przed lożą dam. Widzimy, że jeden wyjątkowo przez Boga wzrostem obdarzony. Może to mu dać niewielką przewagę, a wszak dłuższe ramiona, łatwiej mu sięgnąć przeciwnika. Walka! Walka trwa. A do kolejnej mogą się już przygotowywać pan Michał Radki i pan Wojciech Zopola. Widzimy, że wyjątkowo srogie ciosy padają na hełmy. Przerwa, poluzowany hełm. Gotowi? Walka! Oczywiście cios, żeby był uznany, punktowany przez sędziów, musi być solidnie osadzony w punktowaną strefę, głowę, w pierś, biodra. I koniec.
pracowny pan Tymon Opaliński. Wchodzą pan Michał Racki i pan Wojciech Zopola. Wojciech oddaje honory przed lożą. Widzimy na jego piersi złotego orła, herb Górnego Śląska, którego Opole jest stolicą. Honory oddał również pan Michał Racki. Kolejny z bytomskich rycerzy. Tak więc dwóch rycerzy z Górnego Śląska będzie się teraz potykać ze sobą. Walka! Do kolejnej walki szykują się pan Dawid Tyczek oraz pan Franio Nowosel. Ślązacy ostrożnie. Każdy próbuje obrony drugiego, ale jak już dojdzie do zwarcia, ciosów sobie nie żałują. Szybka nas czeka. Walka była bardzo wyrównana. Jeszcze pół minuty wymiany ciosów. Walka! Wydaje się, że 30 sekund to niewiele. Ale w czasie walki potrafi kłócić się niemiłosiernie. Zwłaszcza kiedy człowiek ma na sobie żelazo. Słońce świeci. A w zamkniętym hełmie na pewno jest nieco bardziej duszno niż bez niego. I po walce. Bytom Górą tym razem.